Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku jak widać M-Creek i na tapecie jest John Deere 9880i. Idzie na sprzedanie. Dobry kombajnik był, no ale niestety muszę go sprzedać. Mogliście zapomnieć, że halo, mogłeś na 4 kości, no ale po co mi taki kombajn, jak on ma tylko 10 metrów header. A teraz kupię sobie lepszy kombajn. Znaczy no lepszy, no na pewno większy, tak? No i zmieniam sobie go na... A zaraz zobaczycie na co. Tylko zanim go sprzedam, to... Znaczy, w sumie pierwszy go sprzedam, a wtedy sprzedam soję. Z dwóch sezonów. No tak wyszło, że mam już dwóch sezonów soję, więc... Muszę ją sprzedać. Nie no, piękny kombajnik był. Dobry. Myślę, że jeszcze nie raz się pojawił mnie gdzieś na serii. Dobra. Tylko coś widzę, że... Tak, chyba muszę stanąć jednak, bo headera mi nie łapało. Dobra, za header 19 027 godzin zrobił. Wózek zrobił 0,4 godziny. A kombajn 27,30. Ok, czyli za kombajn 85 tysięcy. No, może być. No i dobra, ja idę szybko do pociągu, bo tam 350 ton soi mam do sprzedaży, więc. 4250 jest cena. Trzeba teraz dwa sprzedać i tyle. A, to już. No, 1 500 za soję, więc elegancko tego. I teraz trzeba zrobić tak. Au, czekaj. Czekaj, bo muszę zacząć nią kasę. Dokładnie. Żeby mi starczyło. Dobra, starszy. Bo spłacam cały kredyt. Tylko gorzej mi będzie, jak mi zbraknie na koniec. No ale trzeba to spłacić w końcu, bo trochę odsetki duże są. A 10-12 tysięcy tylko produkcja. A to dobrze, bo tak 22 tysięcy mi brało. Jeszcze 1 000 do spłaty, więc jeszcze trochę kakanie jest. Dawaj. Dzisiaj 1 700 na plusie, wczoraj tylko 220 tysięcy na plusie. Ale wiadomo, że takiego plusa nie będzie, no bo... Nie będzie takiego plusa, no bo jak kupię kombajn, no to wiadomo, że pieniążki pójdą do... Ciekawe, czy mi starczy kasy. 600 tysięcy. No, powinno starczyć. Na kombaj na pewno, ale czy na header? Na kim to się prześpię jeden dzień i tyle. No bo i tak nie mogę kosić i tak. Dobra, jak to było? A bo w sumie... Nie... Niech będzie 9 ten, no bo... Po co mi dziesiątka, jak... Jak do tego muszę dopłacić 70 tysięcy. No to nie, na razie niech tak jest. Stawienia kół US2 Harvest Sown, tutaj wzór FEN, wzór 2017, tu był. No tutaj ma być ten, kierownica, no bo mi się kierownica bardziej podoba. Rura długa krępa. No i tablica rejestracyjna. Jak to było Wilczer? Chyba O muszę zrobić. Nie, to jest Ry. Wilczer 12. Okej.
Oczywiście ten headerek wzór Fendt standardowo, prędkość 13. Akko Powerflow. No, no nie no, wózek za później. Dobra, 72 tysiące, zapamiętajcie ten stan konta. I teraz się prześpię do rana i zobaczycie, jaka będzie zmiana pieniędzy. Tererirajna. No, 250 tysięcy, tak. Trzy sprzedane mleko. Dzisiaj kombajnik trzeba sobie już rozłożyć. Zarzucimy, zarzucę sobie słomę. Ale automatycznie powinno być słomę. No, coś takiego. Jest na równo mniej więcej? Nie jest. Więc pusto? Pusto, więc ogień. Pierwszy wjazd kombajnu na nowego. Ciężarówka jest przestawiona. Ogólnie mógłbym też moje te dwa kombajny sobie zatrudnić na koszenie już. Na przykład rzepaku. No ale no nie mam czasu. Znaczy czas... No nie mam czasu, no bo... Mam oczywiście interaktywny kontrol. Ten kombajnik posiada. A co to jest? Co to jest? No to jest... Ha! No to są drzwiczki, to wiem, ale... A to? A to jest odpalanie. Tak, to jest kucik, dobra. A co to teraz? Aha, to jest ten pomacik. Dobra. To jest pewnie odpalanie headera. No, to jest składanie zbiornika, a to? To jest rura. Pewnie w kolejnym odcinku będzie jakieś pracowanie słomy tutaj dla kur... Do kur... Znaczy dla kur... Do kurnika. Więc coś ogarniemy. No a w kolejnym odcinku jak będzie pracowanie słomy, no to pewnie kombajny będą sobie kosić już na kustajach, tak? Ale ciulowo wyszło, dobra, zrobię tak. Będę się, postaram się przesuwać co przejazd. Dobra, ciul. No ogólnie to fajnie idzie te koszenie. No ta prędkość też robi robotę, nie? Stawiałem to ze sobą, ale chyba tak. Tak, dobra. Bo już, ja już nie pamiętam takich rzeczy, widzicie? Stary jestem. Do końca dojadę i tutaj na dwa przyczepy. Na dwa przyczepy. Jak to się mówi? Dwa poprzeczniaki i tyle. Dwa poprzeczniaki się zrobi i do drugiej. Kawałek idzie skończyć na tym zbiorniku, no bo to 17 ton. Największy zbiornik tutaj mam z moich obecnych kombajnów na razie. I tak to sobie leci. Tarirarara.
Nie wiem, przejadę się do kawałek, nie wiem po co, ale... Ale się przejadę. Najlepiej ten klinik, co się przydało wykosić na odcinku, żeby też na odcinku było więcej ukoszania niż koszenia tych długich przejazdów. No wiadomo, że na długim przejeździe to mogę tam ustawić tego, nie? Ustawić sobie GPS-a, nic się nie będzie działo. Albo chociaż zwykłego pracownika. A wiadomo, że zwykły pracownik to tam będzie jechał, jechał, jechał. Nie tak to miało być, ale... Bo ja miałem co zrobić z poprzecznych, ale... Drugi. Ale chyba nie będę go rysował w takim razie. Chcesz, żeby płota sąsiadowi nie skosić? No i to jest rura, nie? Ta rura jest tak długa, że... Kurde, się wysypać nie mogę. Czy był spokojnie 18-metrowy header przyszedł? No, może no, ostatni sezon. No, zobaczę, pomyślę. No dlatego tu obornik będzie rzucany. Widzicie, że ja nie mam tu nałożenia żadnego. No i tak jakoś tutaj powinno być to w miarę git. Ile jest minut odcinka? Bo to 12 minut dopiero. No to jeszcze 20 minut. Ja pierdziel. To wolno będzie lepiej. Ale wiadomo, to najgorsze tutaj będzie ja sobie po obkaszach. Tylko w sumie długi prostokąt tutaj zostanie do koszenia na odcinku kolejnym. Znaczy kolejny odcinek. No nie wiem, czy to będzie na odcinku koszone, czy to będzie poza odcinkiem koszone. W sumie też ciekawe by było zostawić kombajn tutaj, żeby sobie przede mną gościł na odcinku, nie? No i cyk. Muszę niestety się tak GPS-em bawić, no bo bez sensu, bo ja nie zacząłem tutaj drogi, bo jakbym zaczął drogę, to by co lepiej wyszedł. No tak to muszę... Musiałbym właśnie... No pusto cały przejazd, nie? A to bez sensu, tak jak mogę sobie naciągnąć, powiedzmy, header. Mogę sobie go trochę naciągnąć, to czemu nie, nie? Tu mam chyba zwykłą pracę bez tych. Bez grawiarek. Będzie brał, czy będzie nie? Żyd. No i takim oto sposobem na trzy przejazdy za wyrównałem sobie. No widać, że na jakim ten header, no widać. W realu by to nie przeszło. No, teraz to elegancko bierze. No, trzy przejazdy musiałem wyrównać, tyle.
No naprawdę, tak jak mówiłem tam w którymś momencie tego odcinka, że fajnie idzie tak przejem. No bo idzie fajnie, bo trzyma się na godzinę, tak? A moje standardowe headery mają 10 chyba na godzinę, bo nie zwiększałem tego. Niedobrze, że jadę w dół, no, że będą się obracać. No ale trudno. To już się nie będę zrobił. Pokaż mi te kopanie ziemniaków, bo to mi interesuje. No to 4. To jest na piątek. Odcinek jutro czwartek, jutro flet powinien być, ale no nie nagram fleta. Więc odcinki co 2 dni, ale... W sobotę Gearcrux, na pewno na kanale. I to jest na piątek, tak. No jutro Gearcrux, a w niedzielę... Zobaczę, jak się uwinę z odcinkiem, to będzie odcinek z... 15. Powinien się raczej wyrobić, ale... Różnie to było. Ale czego jakbym się nie wyrobił, no to mam inny ciekawy odcinek. Z czego nie nagrałem, ale... Już wiem, że będzie ciekawy. Bo taka... rzecz jest rzadko spotykana u mnie. Przynajmniej może bardziej takie maszyny, może tak. Nie, ale ten dalej jest piękny. Ciekawie, na ten przejazd nie starczy zbiornika. Powinien mieć jeszcze miejsce, więc... Ja bym chciał te wszystkie kliny tutaj od prawej, te po prawej kliny tutaj wykosić, jak się uda. Ale zobaczcie, czy to się uda, widzę. No ciekawie, ile z jednego przejazdu da mi procent. Czy ja w ogóle dojadę? No powinien dojechać. Niby zacząłem na pokenera, no wiadomo. Nie? Ale kurde... No dość sporo będzie, więc... W jedną stronę tutaj trzeba będzie kosić i tyle. W jedną stronę i trzeba będzie się sypać. Tak sobie to fajnie zyczy, no nie mogę tego. Pół zbiornika powinno być, tylko to jest trochę... No w sumie to jest trochę mniejsze nawożenie tutaj. Bo tam gdzie kosiłem to było jednak na 100%. No tutaj jest jedną fazę mniej, więc... Czy to jest znowu na maksa? No to też tak... Dużo mi nie pokaże. Znaczy w sumie pokażę, no bo cały czas będę po tym kosił, tak? Pięćdziesiąt procent będzie. No, 50%, bo to będą dwa poprzeczniaki zrobione, bo to torów to muszą być dwa. Tererera. Pewnie o 19 Seba wypuści film, że do premiery Arkham wypuści. września. Wtedy był 16 maja, no to 16 września. 4 miesiące różnicy. I według tego za 4 miesiące powinno być mi zły.
Ale wiadomo, że tym nie ma się co sugerować, no bo oni powiedzieli, że Missouri ma być tego roku jeszcze. Więc na święta pewnie wydadzą. Parę dni przed świętami. Bo teraz by było gdzieś tak październik, listopad. Październik to jest bardzo mało postu, więc pewnie w listopadzie by było premiera Grecji, która powinna być w tym roku. No bo nie wierzę, że tak długo będą robić. Chyba, że im się coś obsunie, no to będzie. Gdzie styczeń. No ja tam nie wiem. Cyk. No i dobra, jest stuwa, nie? 100% jest. Jechałem według tamtego przejazdu, więc powinno... No, powinno być. Ciekawe, czy ja już nie mam. Nie wiem, dwa zbiorniki dopiero wysłałem, no to mam gdzieś pół przyczepy na początku. Jeszcze jeden zbiornik tutaj i koniec. To jest tak zimno było wtedy? Dobra, tak. Trzeba zrobić tak. Albo nie. Dobra. Ile jest minut odcinka? 23. No to jeszcze 10 minut muszę zrobić. To szybki poprzeczniak. Szybka jazda do góry. Ten mały pniec sobie pokosić. I tu gdzieś na tym przejeździe sobie ustawić span. Tak więc... Elegancko tego. Tak sobie trzeba kosić i tu. Trzeba zobaczyć. No właśnie, trzeba ścisnąć. Nie wiem, jak to jest. Dobra, jak jest sobie to. Tak sobie jakbym teraz jechał jak teraz,
No to bym trzy. Trzy te, nie? Trzy przejazdy ty zrobił. Ja chyba wolę sobie tutaj te króciutkie skosić. Te krótkie tutaj skosić przejazdy i tam się wrócić. No tylko, że też tam już miałem zbiorników, więc to też nie załatwi, że miałem, że mam 50%, nie? Coś tam miałem w zbiorniku, nie wiem ile, ale coś tam miałem. Wiedziałem, że zaryję w ten płot, ale jednak liczyłem na to, na jakiś tam mały łód szczęścia, że jednak się wykręcę, no ale... Jednak wyszło tak jak zwykle. Dawaj, 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 60%. Czyli co, na tych przejazdach po 10%? No, coś takiego. No z tego już przejazdu 10% nie dam, bo wiadomo. To jest za mały, no ale... Jest tylko się da. O! Wykręciłem. Tak już nawet sobie przyhamowałem, żeby nie przyryć. Bo co to by była za przyjemność, jakbym przyzwolił. Rurę trzeba roztworzyć i tyle. Tak wiem, że to przyczepy nie daje, i tam. Co tam wygląda? Co mi mogę cofać? No, ale nie tak to było. Chcę zobaczyć, jak to było. No, a tak to było. Może daję do końca. W sumie tutaj co przejazd jest krótszy przejazd, no ale... Nie no, chyba jednak nie będę tego dalej kosił. Bo ile jest minut? 28, no to zrobię sobie ten kurs na mój i tyle, tak? Ta, bo da, ty, dojadę jednak. A, bo to przez to, że to jest dla mnie bawka na wożenie, bo jakby były dwie, no to by nie dojechał. No ale cztery zbiorniki i przyczepa jest pełna. Oczywiście z silnika nie mogę wyłączyć, no bo nie wysypię. Patrz, no dwie... 2 kilo zbrakło, nie? Już były same szóstki. To między drzewkiem i łogi! O, eleganckie trzy. W zakręt. No mówię, daj do nas na młyn i to wysypie, no i tyle będzie z tego odcinka. No, zapis przy okazji. Powinien być, ale nie było. Jęczmień mąka trzeba włączyć, bo kosze jęczmień. A 40 ton tylko tego, mąki zostało do przesłania.
Ale już teraz jest nowa partia, więc. Teraz nowa partia Mąki będzie tworzona, więc to tam nie będzie już miarodajne. A mąki tutaj w piekarni ile jest? 400 ton. Czy mogę ulepszyć? Jeszcze jedno? Mam za mało pieniędzy. Kurde, jak mi tak 90 tysięcy jeszcze, no to... Tam było 80, potem 85, no to teraz by było 90. Gita, tu nic na szybko się nie da. Wolni, bo wyskoczy. Dziewięćdziesiąt na godzinę i jogi. No i jestem już na skrupie. No. Pamiętam, że kiedyś się pomyliłem tam prosto, że poszedłem w tą drogę. I się nagle mapa skończyła. No dobra, dziękuję za odcinek. Ale chyba to mógłbyś to sobie zrobić. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i papa. Myślę, że nowy kombaj wam się spodoba, więc to tyle. Do następnego odcinka i to tyle. Na razie, cześć, papa. Pa.